Pan napisał publicznie, że Prawo i Sprawiedliwość stosuje gangsterskie metody przekupstwa i szantażu. No tak, podobnie jak Platforma Obywatelska. Ale ja sobie nie pozwolę na to, że pan w taki sposób się zachowywał. Ja pamiętam okres reasumpcji, jakie pani do mnie słowa krzyczała. Więc proszę się liczyć ze słowami, nie jestem członkiem mafii. Przecież żadnych pieniędzy nie wziąłem. Panie pośle. Ale czy mi pani da dokończyć? Pani nie, bo pan... Która... Buda, naprawdę niech pan się zajmie tam swoją pracą. Żałował, gdybym 4,3 miliona nie otrzymał. To jest pana cytat? Czy radio też pana oszukało? Staram się poważnie traktować tą komisję, więc zrezygnuję z co najmniej 7 pytań jednak do pana. Ale o jedną rzecz chciałabym zapytać. Czy pan się uważa w polityce za osobę uczciwą i działającą zgodnie z prawem? Oczywiście. Nie stosuje pan w polityce metod gangsterskich? Nie. Nigdy pan nikogo nie szantażował? Nie przypominam sobie. Nikogo pan nigdy nie zastraszał? Ale to w sensie czego? Wysyłki? W kopertach? Nie, no po prostu pytam, bo pan... Ale ja nie pamiętam, wie pani. Szczerze mówiąc, odnoszę się do całości pana wypowiedzi tutaj, bo bardzo mocno pan się na tym skupił i okej, ja to szanuję. Mówi pan o tym, jak sobie pan wyobraża ustrój, o różnych rzeczach, dlatego pana pytam właśnie. Myślę, że to nie jest jakieś... Jeżeli pan chciałby się uchylić od tego pytania, oczywiście ma pan takie prawo. Ja tylko pytam, jak pan... Odpowiedziałem pani na to pytanie. Ja również mógłbym mieć, ale wie pani, to ma tyle wspólnego z tymi, z tą dzisiejszą. Mogłabym pana poprosić, panie pośle, o coś? Moglibyśmy się umówić właśnie, żeby pan zostawił na konferencję różne swoje opinie, również o tej komisji. Bo ja rozumiem, że ma pan prawo myśleć o tej komisji, co pan chce i to w sferze pana wolności oczywiście pozostawiam. Jednakże prosiłabym, żebyśmy się umówili z szacunkiem do siebie, żebyśmy się odpowiadali na pytania, bo doprawdy inne pana opinie akurat mnie nie interesują, tylko to, o co pytam. A już panu powiem, dlaczego to pytam. Bo pan próbuje przekonać tutaj opinię publiczną, że to ustrój państwa stoi na przeszkodzie, żeby być uczciwym człowiekiem. I właściwie można by odnieść, znaczy nie można by odnieść, każdy, kto by panu zaufał, odniósłby takie wrażenie, że w polityce nie da się być uczciwym, że w polityce nie da się być moralnym, bo ustrój w tym przeszkadza. I nie bez powodu pana zapytałam o to, czy pan się czuje osobą uczciwą. No widzi pan, i jakby ja panu powiem może, dlaczego pan tutaj jest. Dlatego, że pan napisał publicznie, że Prawo i Sprawiedliwość stosuje gangsterskie metody przekupstwa i szantażu. No tak, podobnie jak Platforma Obywatelska. Ale jak będzie taka komisja, kiedy pan będzie mógł się wypowiedzieć, bo póki co chciałam panu powiedzieć naprawdę, że my badamy to, jak zostało wydane z publicznych środków 70 milionów. I chciałabym, żeby pan pochylił się nad tym i żebyśmy razem poważnie podeszli do tego tematu. Bo to są środki publiczne. Pan, jak mało kto, jako wcześniej aktywista, który rzucał różnymi hasłami, zanim pan został politykiem, naprawdę dużo pan o tym mówił. Więc może zróbmy tak, żeby jednak odnieść się na tej komisji do tego, że 70 milionów poszło w błoto, a nie ma wyborów. I naprawdę tylko to próbujemy zbadać. I nie zaczęłabym swojego pytania od tego w ogóle, chyba nie miałabym do pana pytań, tylko troszkę mnie ubodło to, że próbuje pan powiedzieć opinii publicznej, że po prostu każdy polityk przez to, że jest zły ustrój, musi być nieuczciwy, musi stosować gangsterskie metody, nie, musi szantażować i musi zastraszać. Panie pośle, ale proszę mnie nie przerywać. Ja tego nie powiedziałem. Więc ja bym, znaczy tak, wyśmiewając pan pytania, kiedy pytamy pana jednak o poważne rzeczy, bo panie pośle Kukiz, pan pisał o gangsterskich metodach, o przekupstwie, szantażu i zastraszaniu. Mhm. To są pana słowa i pan się do nich dzisiaj przyznał. Nie powiedział pan, że to nie jest pana, dlatego kolega pana pytał, czy to jest pana profil. Więc ja próbuję pokazać jednak opinii publicznej, że to nie jest tak, bo ja w polityce nie stosuję takich metod, nigdy nikogo nie zastraszałam, nie szantażowałam, nie stosuję gangsterskich metod i rozumiem, że pan też nie. Czyli jednak, że ustrój tego państwa pozwala nam być w polityce i nie być gangsterami i nie zastraszać innych ludzi, pozwala, prawda? Pani poseł, no panu pozwolił. Ja, wie pani, proszę też siebie nie robić anioła, bo ja pamiętam okres reasumpcji, jakie pani do mnie słowa krzyczała. Nie pani, krzyczałam, pani, tylko pani powiedziałam. Widzi pan, ja panu przed chwilą próbuję powiedzieć, że na tej, pan nie rozumie. Pan jest na tej komisji świadkiem, to jest komisja śledcza, a pan, przechodząc od świadka do świadka, dyskutuje sobie o przewodniczącym, o wiceprzewodniczącym, o ich funkcjach życiowych, o ich karierze.
karierę zawodowej. Ja rozumiem, że pan na tym buduje politykę. Ja nie mam nic przeciwko temu. To wyborcy sami przecież oceniają. Natomiast ja sobie nie pozwolę na to, że pan w taki sposób się zachowywał. Chce pan, zresztą mnie pan pozwał za słowo, które użyłam. No, pan powiedział, że jak kiedyś pan się tak będzie zachowywał, to żeby tak pan na pana mówić, więc to jakby był pana wybór. Zgodził się pan na to. Natomiast nie o tym jest, nie o tym jest ta komisja. Pozwoli pan, że ja teraz będę panu zadawała pytanie, pan będzie odpowiadał. Jeżeli chciałby pan mi coś powiedzieć, mogę po komisji z panem chętnie porozmawiać na korytarzu o pana karierze politycznej. Natomiast nie o tym rozmawiamy, ani o mojej, ani o pana. Ja się pytam, co znaczy dokładnie, teraz już przechodząc do pytania, jeżeli pan ten cytat potwierdza, co według pana i co pan miał na myśli konkretnie, mówiąc o gangsterskich metodach przekupstwa i szantażu, bo ustaliliśmy, że nie są to standardy ani mi, ani panu bliskie. Więc co konkretnie pan miał na myśli, bo to są wielkie słowa, mówić o gangsterskich metodach. Wie pani, podobna sytuacja to jest pewnego rodzaju stylistyka, który używałem znacznie wcześniej, mówiąc na przykład o PSR-u jako o zorganizowanej grupie przestępczej. Być może to wszystko jest nad... A to pan mówił, zanim pan wystartował z ich list, czy później? Nadinterpretacja i tak dalej. Ale co to ma wspólnego, przepraszam, z wyborami kopertowymi? Pana cytat, gangsterskie metody przekupstwa i szantażu, nie, dotyczy zorganizowania w Polsce wyborów. Przewodniczący, bo pan świadek zastępuje pana przewodniczącego. Nie, uzupełnia wypowiedź i pytanie. Wydaje mi się, że to jest dość istotne, bo o gangsterskich metodach pan Paweł Kukiz w tym wpisie nawiązywał do wyborów kopertowych. I rozumiem, że pytanie jest dość precyzyjne do świadka odnośnie to. I panie przewodniczący, ja zapytałam konkretnie, jakie gangsterskie metody... Momencik. Myśli. Panie przewodniczący, ja postaram się znaleźć po tym przesłuchaniu, postaram się cofnąć ten, przejrzeć cały ten Facebook. Jestem przekonany, że znajdę również wpisy, które mówią o gangsterskich metodach Platformy czy PSL-u. Ale dzisiaj świadka pytamy o wybory kopertowe. Czy ja mogę świadka prosić, żeby w tej sprawie się wypowiadał? Bo jeśli były gangsterskie metody kogokolwiek z innej strony politycznej, to proszę też o tym powiedzieć. Ale pytamy o tych, którzy wtedy rządzili. Więc gdyby pan mógł naprawdę odpowiadać na pytania, które panu próbujemy zadać. Ja próbuję odpowiedzieć. No. Więc próbuję odpowiedzieć. Ale nie pamięta kto. Bardzo bym prosiła, żeby pan odpowiedział. Pan nie chodzi, albo ten pan powiedział. Albo ktoś. Zresztą widzę, pan pisze bardzo poważne zarzuty, potem mówi, że pan jest taki emocjonalny, ale jednak to są poważne słowa o gangsterach. Ja tylko chciałabym, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Co pan miał na myśli we wpisie dotyczącym próby przeprowadzenia nielegalnych wyborów kopertowych, pisząc o gangsterskich metodach? Oto jest moje pytanie. Odpowiadam cały czas. Dla mnie gangsterski jest ten ustrój, który polega na ale tym... Ale to nie że... był post o ustroju, ale panie pośle. Ale czy mi pani da dokończyć? Pani nie, bo pan już mówił, że ustrój był gangsterski, a pan napisał post nie o ustroju państwa, bo gdyby pan napisał post o ustroju państwa, to nikt by pana na tą komisję nie zaprosił. Otóż pan napisał post o prawie i sprawiedliwości dotyczący siłowego, bezprawnej próby przeprowadzenia wyborów. Napisał pan tam wielokrotnie, że był niezgodny z prawem i tak dalej, i te cytaty opinia publiczna słyszała. Więc umówmy się, że ja nie pytam pana dlatego, że pan coś myśli o ustroju tego państwa. Tylko napisał pan coś o konkretnej partii, konkretnych ludziach, konkretnych metodach i więcej konkretnej prawnej sytuacji. Prawnej, dotyczącej próby przeprowadzenia wyborów. I proszę, żeby pan nie opowiadał o ustroju. Przed chwilą panu udowodniłam we wstępie, że ustrój pozwala panu być uczciwym politykiem, więc proszę nie opowiadać o ustroju. Proszę jeszcze raz się skupić i odpowiedzieć na moje pytania. Jakie gangsterskie metody przekupstwa stosowało Prawo i Sprawiedliwość konkretnie, o których pan napisał w poście? Jakie gangsterskie? Bo to jest poważne oskarżenie. Usiłuję pani na to pytanie odpowiedzieć, ale pani cały czas mi wchodzi w słowo. Nie sądzę, żeby tak było. Dobrze, pani poseł zapytała, teraz świadek. Proszę bardzo. Wie pan, gangsterzy to jest taka organizacja, na której czele stoi capo di tutti cappi. Tak, gangster, największy, ojciec chrzestny. On ma swoich żołnierzy. Każde działanie w Polsce, bez względu na to, w tym ustroju, bez względu na to, kto sprawuje władzę, oparty jest na capo di tutti cappi. Takim mówię symbolicznie, jako artysta grający w zespole piersi. Do tej pory jeszcze gdzieś mi to zostało.
I w tym kontekście mówię, że jeżeli na najwyższym szczeblu zostaje podjęta decyzja o wyborach kopertowych, to wtedy wysłannicy jeżdżą, bo tak rozkazuje wódz, jeżdżą i namawiają wszystkich dookoła do takiego oczekiwanego przez wodza zachowania. Ja tego nie doświadczyłam. Współczuję panu tych doświadczeń. Ale mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? Nie, pan mi opowiada jakieś bajki o tym, o mafiach. Ja nie pytam pana, nie jestem członkiem mafii. Pan jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani poseł... Jakie gangsterskie metody stosowało Prawo i Sprawiedliwość, pytam pana. Pan o tym napisał. A przewodniczący też pisał o państwu. Pani poseł, może tak. Pan świadek twierdzi, że tu nazywając te gangsterskie metody w PiS-ie, nazwał, że takiej partii jest capo di tutti capi. To może łatwiej będzie zapytać, kto w PiS-ie, pana zdaniem, był tym capo di tutti capi? W Platformie to jest Donald... Pytam pana o partię, która... ...szantażował, przepraszam, rozumiem. Bo myślę, że za daleko pan się posuwa. Ja mam pytanie, czy Donald Tusk szantażował lub zastraszał pana ludzi? Bo póki co mamy do czynienia z sytuacją, w której napisał pan publicznie, że Jarosław Kaczyński i jego ludzie, nawet nazywa ich pan bandą, zastraszali i szantażowali pana ludzi. I ja się pytam, czy pan Donald Tusk pana zastraszał bądź szantażował? Według mnie te... Nie, czy tak było, czy nie? Nie, ale jest konkretne pytanie, proszę odpowiedzieć. Buda, naprawdę niech pan się zajmie tam swoją pracą, bo pan już szósty raz przerwał. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Bo pozwolił pan sobie na sformułowanie, z którym ja co do zasady się nie zgadzam, ale być może ma pan na to dowody. Czy Donald Tusk kiedykolwiek pana zastraszał bądź szantażował? Ale co to ma wspólnego z wyborami? Przed chwilą pan to powiedział. Pan w ogóle nie mówi o wyborach kopertowych. Naprawdę się zamieni za chwileczkę. Oczywiście, że bezpośrednio mnie nikt nie szantażował, nie zastraszał. Ale poprzez media, poprzez fałszywe informacje, poprzez manipulacje, poprzez tego typu działania. Oczywiście, że byłem i zastraszany. Przez Donalda Tuska. Póki co napisał pan na dwie strony, wysmarował pismo, w którym zrobił pan gangsterami ludzi z PiS-u. Nie z Platformy Obywatelskiej. A teraz Platformy. I przepraszam, ale o tym jest ta komisja. Więc proszę się liczyć ze słowami, bo ja wiem, że pan lubi tak opowiadać o wszystkim i tak dalej. I o strasznym systemie, z którego korzysta pan naprawdę od kilku lat. Tusku tutaj nie wolno. I bierze za to pensję i pieniądze. Jak trzeba brać pieniądze, to system jest super. Jak nie trzeba, to pan mówi, że system jest mafijny. Mam jeszcze do pana takie jedno pytanie, bo przed chwilą na początku komisji poseł Joński zadał panu pytanie o, może nie pytanie, ale pośrednio któryś z członków prezydium pytał o te środki na pana fundację. Pan przerwał i zaczął tutaj właściwie dla mnie prawie zastraszać. Proszę się liczyć. Pan mówił ze słowami, nigdy takich pieniędzy nie wziąłem. To nie ja. Nie zadam jeszcze pytania. A ja chciałam zapytać o cytat z Radia Wnet. Żałował, gdybym 4,3 miliona nie otrzymał. To jest pana cytat? To radio też pana oszukało. Tak pan powiedział do radia, że żałowałby pan, gdyby nie wziął. Być może nastąpiło przejęzyczenie. Nie. Pana czy redaktora, bo to jest cytat z pana. Jezus Maria, no przecież ja nie mogę z tą panią rzeczywiście naprowadzić żadnej... No Jacek odpowie i przechodzimy do kolejnego. Jezus Maria panu nie pomoże, ani Jezus, ani Maria. Dobrze, proszę. Czy świadek może odpowiedzieć na to pytanie? No opatrzność Bożą, bo to wie pani, to inaczej bym zwariował. No. Dobrze, czy może pan świadek odpowiedzieć na to pytanie? No ale na które, bo tam było 15. Proszę jeszcze raz zacytować dokładnie słowa. Naprawdę rock'n'rollowcem, tylko posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Pani poseł, proszę. A pani nie jest działaczką KOD-u, tylko posłanką. Zacytować. Nie, jedno i drugie. Pani poseł, proszę zacytować słowo i proszę się odnieść do tego. 4,3 miliony nie otrzymał. Rozmawiałem o nich z Morawieckim już rok temu. Jaki to ma związek z pracownikami? Zacznę od jednej rzeczy. Od 2015 roku 40 milionów złotych, które przysługiwałoby Kukiz 15, zostało w kieszeni podatnika. Nie pobieraliśmy subwencji. Jednocześnie, jak zauważyłem, co się dzieje z polskim społeczeństwem, że świadomość demokracji bezpośredniej, świadomość w ogóle, jakiejkolwiek świadomość polityczna jest z roku, z dnia na dzień, nie z roku na rok, coraz gorsza. Uznałem, że trzeba zrobić wszystko, aby ludzi uświadamiać w zakresie demokracji bezpośredniej, referendów, sędziów pokoju i tym podobnych. To nie jest mój interes, wie pani. A przecież ja nie o to pytam w ogóle. Czy pan potwierdza te słowa, które były przed chwilą zacytowane? No było proste pytanie. Wiedziałem przed chwileczką, że być może się przejęzyczyłem, ponieważ osobiście żadnych pieniędzy nie wziąłem.
Rozumie pan? Fundacja wy dostała te środki. Fundacja nie dostała środków, tylko fundacja pozyskała środki na zrealizowanie konkretnego celu. Ma pan na stronie internetowej lub bezpośrednio.pl wyszczególniony nawet zakup ołówków, proszę pana. Wszystko jest żadna fundacja. Ale my nie pytamy ołówki, tylko pytamy, czy otrzymała. Rozumiem, że otrzymała. Natomiast... A kto podpisał to, żeby fundacja otrzymała pieniądze? Ale przepraszam, co to ma wspólnego z wyborami kopertowymi? Dlatego, że premier Morawiecki podejmował decyzję i podpisywał decyzję o przygotowaniu przeprowadzenia wyborów. Pytam się, kto podpisał dla pana i podjął decyzję w sprawie przekazania dla Fundacji Polsko Potrafisz 4 300 000. Ale pan Paweł Kuzyk był przeciw, nie wiem, czy pan pamięta. No, pamiętam. Tak samo jak przeciw był ostatnio i kandydował z list PiS-u. Nie, ale panie pośle... Ja niczego nie podpisuję, tylko podpisuję prezes fundacji, a nie ja. To jest jedna podstawowa sprawa. Ja nie jestem prezesem tej fundacji. Jest jestem tej fundacji. W Radzie Nadzorczej, rozumiem. A nie w Radzie Doradczej. Natomiast nie jestem prezesem. To jest chyba moja seria zadawania pytań. Poczekam, aż panowie we czwórkę skończycie między sobą prowadzić tą ciekawą rozmowę. Odpowiedział pan na moje pytanie. Bardzo dziękuję. Teraz moje kolejne pytanie jest takie. Czy pan wyrażał taką opinię, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość próbowało przeprowadzić te wybory, jak pan nazwał w swoim pisie, bezprawne, stosując metody gangsterskie. Czy uważał pan wówczas, że wyjściem było wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych zgodnie z konstytucją i czy to był taki moment, że stan nadzwyczajny powinna partia rządząca wprowadzić w Polsce wtedy? W ogóle nie wiem, o czym pani mówi za bardzo. Ja nigdy się nie interesowałem stanem nadzwyczajnym wprowadzanym w jakikolwiek tu przez PiS w jakikolwiek. Dlaczego miałbym odpowiadać na to pytanie? Nie wiem. Mylą się panu pojęcia, dlaczego pan miał odpowiadać i czy pan rozumie pytanie. Jeżeli pan czegoś nie rozumie, to ja mogę powtórzyć. Jeszcze raz zapytam. Czy miał pan wówczas taką opinię, kiedy toczyła się ta dyskusja? Pana kolegów, pana publicznie pan zabierał głos na temat tego, czy przeprowadzić wybory w formie korespondencyjnej, czy nie. Pytam, czy pan bądź członkowie pana partii, czy razem jako Kukiz 15 uważali, czy pan i pana koledzy startujący z list PiS-u, którzy są samodzielni. I PSL-ów. Tak. Czy mieliście takie zdanie, czy pan jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Paweł Kukiz, uważał wówczas, że należałoby wprowadzić stan nadzwyczajny nie, zgodnie z konstytucją? Ale skąd? A jaka była pana opinia na temat tego, jeżeli w tej formie wybory uważał pan za bezprawne, to jakie pan wtedy reprezentował stanowisko? Co pan radził wtedy zrobić? Ja zdaje się byłem chyba wtedy najbliższy tej koncepcji Gowina, żeby przesunąć chyba z tego, co pamiętam, te wybory o jakiś czas. Tak mi się, tak z tego, co kojarzę. Tak mi się wydaje. I tyle, no powtarzam, głosowałem przeciwko wyborom kopertowym. Gangsterskie metody, ja pani to doprecyzuję, no to jest w dużym, jeżeli pani, to na pewno nie miałem na myśli tego, że ktoś podchodził z nożem albo z pistoletem, albo mówił tutaj zrobię to i tamto, jeżeli nie zagłosujesz tak, jak my chcemy. Natomiast dla mnie gangsterskie, ponieważ wszystko się dzieje pod stołem, rozumie pani? Nie rozumiem. Czy to, no to nie pan, my funkcjonujemy w dwóch różnych okolicznościach jakby politycznych. Na pewno się nie rozumiemy, bo muszę panu powiedzieć, że jestem członkinią fundacji, o której mówi pan stowarzyszenia i założycielką z taką pogardą i przez 7 lat za wiele tysięcy złotych wydrukowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące tego, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, ostrzegając przed jego zniszczeniem i zrobiliśmy to wszystko za pieniądze społeczne, ruchem społecznym i no żaden premier niestety aż tak mnie nie polubił, żeby mi 4,3 miliona dać na żadną fundację, w której zasiadam. I myślę, że tak się też nigdy nie wydarzy, tym się panie Pawle Kukizie różnimy. Dziękuję bardzo.